moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Witam Was bardzo serdecznie. A przed nami dzisiaj głowa Engla, jest to Artist Edition 100. Ale jakiego artysty? No właśnie, to jest ciekawostka, ponieważ wzmacniacz ma pewną ciekawą historię. Jak większość z Was pewnie wie, Rich Blackmore używał wzmacniacza Engla z własnej sygnatury, miał fajny pomysł na ten wzmacniacz i ten wzmacniacz miał bardzo prostą konstrukcję, był bardzo skuteczny i wielu muzyków w tym wzmacniaczu się zakochało. Pełne dynamiczne pasmo, świetne brzmienie. Natomiast po drodze w 2005 roku pojawił się przy firmie Engle taki gitarzysta jak Doug Aldrich, czyli facet, który grał i z Dio, i w Whitesnake'u, i w wielu innych bandach, typowy rock'n'rollowiec. I postanowiono, że popracują z nim nad pewną konstrukcją. I ta konstrukcia miała opierać się o lampy EL34 i być bardzo prosta. Posiadać to, co wzmacniacz posiadać powinien, w najprostszej odsłonie, ale być dynamiczny, pełny headroomu i nasyconego brzmienia z potężnym właśnie soundem. I bazą był do tego właśnie wzmacniacz niczego Blackmora. Z tego, co się chyba orientuje, to nic z tego nie wyszło, więc wzmacniacz w wersji prototypowej skończył w studiu w Los Angeles, gdzieś tam muzycznym, i on się tak po tych studiach i miejscach, gdzie Engle wystawiał swoje produkty, pojawiał. I mieli okazję na tym wzmacniaczu pograć i Jimmy Page, i Paul Stanley, i Vivian Campbell, i wielu innych, i tak zrodziła się opcja, by ten wzmacniacz wszedł do seryjnej produkcji, gdyż bardzo, bardzo pasował wielu reżyserom w studiach nagrań. Powstała rewelacyjna, bardzo prosta konstrukcja, która daje naprawdę wiele. Ponieważ wbrew pozorom ten wzmacniacz wygląda, jakby miał tylko dwa kanały, bardzo prostą korekcję typu clean, lead, bass, middle, treble, presence do, i volume do kanału lidowego oraz dwa mastery, low gain i high gain. Ale moi drodzy, to nie są dwa kanały. Ten wzmacniacz posiada aż cztery kanały. Dlaczego cztery kanały? Dlatego, że każdy z tych trybów możemy podbić dodatkowo gainem, tak jakby go zboostować. Czyli w tym momencie mamy clean, crunch, dodatkowo drive i jakiś lead, mocny soft lead można by powiedzieć i mocny lead, bądź drive i mocny lead. I moi drodzy, ten wzmacniacz na to wszystko pozwala. Ma naprawdę niesamowity sound, świetnie działa z większością gitar. Wzmacniacz posiada shape, który tak jakby wpływał na środkowe pasmo. Dodatkowo switch na froncie clean lead oraz gain, low i high. Właśnie dlatego mamy możliwość obsowania z czterema kanałami w tak prostej konstrukcji. Wzmacniacz posiada również bramkę szumów oraz buforowaną pętlę efektów, która jest właśnie buforowana lampą. Co więcej, posiada pełną opcję sterowania przez foot switche, aż trzy gniazda na standardowe foot switche, żebyśmy mogli sobie tutaj kontrolować niemal wszystko, bo i mastery, i właśnie przełączanie między kanałami, i to podbicie tego gainu na, niezależnie na którym z kanałów, oraz możemy podpiąć do tego urządzenia sterownik duży Z9 Engla i wtedy mamy sprawę załatwioną, wszystko będziemy sterować z jednego kontrolera. Posłuchajmy, jak brzmi ten wzmacniacz. Ja się z Wami żegnam do kolejnych odcinków, a link do tego konkretnie wzmacniacza macie pod spodem. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć! We'll be right back.
Thank you.